Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. W ubiegły poniedziałek podczas konsystorza kardynalskiego Ojciec Święty Franciszek oficjalnie ogłosił, że kanonizacja błogosławionego Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia przyszłego roku. Tego samego dnia papież Franciszek dokona kanonizacji błogosławionego Jana 23. O tej dacie mówiono od dawna, ale teraz mamy oficjalne potwierdzenie. 27 kwietnia, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, Jan Paweł II wyniesiony będzie do chwały ołtarzy jako święty. W konsystorzu w Watykanie udział wzięli księże kardynałowie z Rzymu i innych krajów. Wśród nich ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Podczas tego spotkania Ojciec Święty Franciszek ogłosił decyzję konsystorza. Decernimus ut. Beati Ioannes Vicesimus. Postanowiliśmy, że błogosławiony Jan 23 i błogosławiony Jan Paweł II 27 kwietnia 2014 roku zostaną przyjęci do grona świętych. In sanctorum album referendum. Obu błogosławionych łączy bardzo wiele, wskazuje ksiądz profesor Edward Wallewander. Ich biografia jest podobna. Obaj wyszli z trudnych warunków rodzinno-społecznych. Obaj przeżyli okres ciężki wojny światowej. Mają podobną pobożność. Choćby maryjność łączy obu razem. Ogromna miłość do Kościoła. Dlatego ich pontyfikaty to jest okres przełomu. Jan Paweł II, ogłoszony błogosławionym w 2011 roku, zostanie kanonizowany zaledwie 9 lat po śmierci. To jeden z najkrótszych procesów kanonizacyjnych w historii Kościoła. Drogę do kanonizacji papieża Polaka otworzyło uznanie przez papieża Franciszka cudu uzdrowienia, mówi ksiądz Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Otwarcie dzisiejszego konsystorza jest rzeczywiście dla mnie momentem bardzo istotnym, ponieważ stanowi on niejako uwieńczenie 8 lat pracy nad procesem beatyfikacji, kanonizacji Jana Pawła II. Droga do tego konsystorza została otwarta poprzez uznanie przez Ojca Świętego Franciszka cudu, który miał miejsce w Ameryce Łacińskiej, w Kostaryce, i dotyczył uzdrowienia osoby, która cierpiała na aneuryzma mózgu. To szczęście spotkało Floribeth Morię Diaz, żonę i matkę czworga dzieci. Jan Paweł II to niestrudzony misjonarz Chrystusowej Ewangelii, czciciel niepokalanej, obrońca rodziny, nierozerwalności małżeństwa i świętości życia ludzkiego. To także ojciec i przyjaciel młodzieży, którą bardzo ukochał. Ta miłość ma swoje przedłużenie m.in. w działaniu Fundacji Jana Pawła II, która pomaga zdobyć wykształcenie młodym ludziom z Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród nich jest Ania Ludwik z Ukrainy. Jan Paweł II był dla mnie ważliwym człowiekiem. To człowiek, który dał mi szans uczyć się tutaj, w Kulu, w takim dobrym uniwersytecie. I ja bardzo szczęśliwa, że mam taki szans. Jeśli chodzi o Jana 23, to jego świątobliwość Franciszek zgodził się na kanonizację dobrego papieża bez drugiego cudu uzdrowienia. Papież zdecydował, że wystarczy jeden przypadek cudu, czyli ten wybrany do beatyfikacji w 2000 roku. Błogosławiony Jan 23 uchodzi za jednego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. Był inicjatorem Soboru Watykańskiego II, nazywano go dobrym papieżem. Był człowiekiem pełnym skromności i pokory, znanym z poczucia humoru i pogody ducha. Wierni powinni przeżyć te wydarzenia nie tylko w sferze zewnętrznej, ale przede wszystkim duchowej. Jest pokusa skupienia się na tej zewnętrznej formule, bo ulegamy także i mediom, które jakby doznały jakiegoś ożywienia, ale chodzi przede wszystkim o przemianę duchową i wprowadzenia nauczania świętego papieża Jana Pawła II w nasze konkretne życie. Mówi ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Data kanonizacji to Niedziela Miłosierdzia Bożego. To jest bardzo znamienny dzień. Przypomnę, to jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedziela, którą ustanowił Jan Paweł II. Tak samo Jan Paweł II wyniósł na ołtarze świętą Faustynę Kowalską, apostołkę miłosierdzia. Zatem dzień naprawdę
piękny dla nas wszystkich. No i trzeba powiedzieć, to jest dzień, o który prosili polscy biskupi. Mówi ksiądz Józef Kloch, rzecznik polskiego episkopatu. Emerytowany metropolita wrocławski, ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, wskazuje na bliskość daty ogłoszenia kanonizacji i piątej rocznicy beatyfikacji spowiednika siostry Faustyny, księdza Michała Sopoćki, którą obchodziliśmy dwa dni temu. Ja sądzę, że w tej decyzji Ojca Świętego i kardynałów ogromną rolę odegrał przed majestatem Boga błogosławiony Michał Sopoćko. To był mój profesor, to był mój spowiednik. W kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII udział może wziąć emerytowany biskup Rzymu Benedykt XVI. Nie wykluczył tego rzecznik Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi.